Dzień dobry, tu Kepson. Dziś bez vlogowego wstępu, coś dla fanów moich filmów typu Szybko i Konkretnie. Film w podobnej tematyce, bo znów coś na bardzo ostro. Tutaj odsyłam do wcześniejszego z Barcelony, Intercapsule odcinek 26, gdzie testowałem tortillę z sosem z Karoliny Reaper, która osiąga 2 miliony do 2 milionów 300 tysięcy jednostek w skali Scoville'a. Zanim przejdziemy do głównej recenzji, to fajnie by było, jakbyście zostawili łapkę w górę, dzięki temu film poniesie się dalej, a jak ktoś jest nowy na moim kanale, to niech zostawi subskrypcję i odkrywa ze mną najlepsze lokale w Polsce i nie tylko. Lokal, który dziś wam przedstawię, nazywa się Subhan. Jest to pizzeria połączona z kebabiarnią, ale te kebaby trochę w innym stylu. Generalnie okolice, gdzie ten lokal się znajduje, gdzie ja byłem wtedy, są bardzo bogate w sklepy czy bary typu kuchnia pakistańska z Afganistanu, Indii, także kto zdecydowałby się wyruszyć moimi poleceniami, to w tych okolicach na pewno znajdzie coś dla siebie. Ogólnie lokal bardzo brzydki, mało miejsca, a jeszcze w drugim pomieszczeniu trwał remont, więc było bardzo głośno. Natomiast zauważyłem, że im bardziej nie podoba mi się miejsce, tak jedzenie jest lepsze i tak samo jest w tym wypadku. Dziś na warsztat wziąłem pizzę z kurczakiem i sosem łagodnym. A czemu łagodny? Ale bo tak jak zamawiałem, to mówię, panie, ja wczoraj byłem w takim jednym lokalu i tam dostałem z dozownikiem w dozowniku sos z Karoliny Reaper do przetestowania, także może tutaj też coś takiego znajdę, a facet do mnie, że nie ma problemu, bo tutaj często ludzie lubią właśnie w bardziej takiej ostrej konfiguracji, także w większości lokali jest jakiś tam przecier dostępny. Tutaj akurat ma z papryk o nazwie Naga Viper, która osiąga 1 400 000 około jednostek w skali Scoville'a. Cena za taką usługę to 3,50 euro, także to jeden z tańszych, jakie miałem okazję jeść w Barcelonie. Pita wypiekana na miejscu, nieduża, ale za to wypchana składnikami po brzegi, jeszcze ciepły placek, który chwilami wydawał się zbyt mączny. No ale najpierw też postanowiłem popróbować wszystkiego po kolei przed psiuknięciem tym sosem, bo wiadomo, że to by zaburzyło wszystkie smaki. Sos łagodny, który był w oryginalnej konfiguracji, także robiony przez nich, nalewany z Bemara, miał czosnkowo-ziołowe smaki. Trzeba przyznać, że jak te zagraniczne kepsy są bardzo suche, suchsze od naszych polskich z reguły, tak tutaj dowalili na grubości i po pewnym czasie robiło się to mdłe, bo kurczak, który znajdował się w środku, był marynowany z przyprawami curry. Dziwny to dawało efekt. Sam kurczak niestety odgrzewany w mikrofali, mały ruch w lokalu i przez co miał taki gumowy posmak, musiał już trochę odczekać w kebabie, znaczy w lodówce, zanim trafił do mojego kebaba, ale jakby przyjść tak w dzień, gdzie ruch jest największy, to myślę, że efekt byłby zupełnie inny. Dodam tylko, że jadłem już raz takiego kurczaka w curry w Zielonce, możecie sobie wpisać tam w wyszukiwarkę Google Kepson kebab curry i zobaczyć, to będzie takie porównanie do tego odcinka. Warzywa w standardowej konfiguracji, których ogrom można było wyczuć pod koniec jedzenia. Najpierw jesz mięso z sosem, a potem prawie same warzywa. No i to właśnie wtedy zdecydowałem się puścić kilka kropel tego sesiwa z papryk Naga Viper. Ten był już taki bardziej wodnisty niż pierwszy przecier z Karoliny. Wydaje mi się, że w tym wypadku substytutem mogły być pomidory i jakiś koncentrat pomidorowy, bo czuć było właśnie takim koncentratem. Pierwsze trzy krople nie zadziałały, to mówię, dawaj Adam jeszcze raz więcej. No i to był błąd chyba, bo strzeliło po mordzie, że o Jezu, zatkało mi nos, zaczęły lecieć łzy, a zaraz nohala odetkało i włączyła mi się mega czkawka, taki jakby inny rodzaj ostrości, był bardziej taki jak gaz pieprzowy, bardziej nozdrza atakował. Myślę, że lepiej by smakowało, jakby to był przecier z papryk, jednak czuć było smak tych papryk i ostrość, a nie smak pomidora i pieczenie, no ale jak to tam woli, bo to sprawa jest indywidualna, kto będzie miał możliwość, to polecam sobie sprawdzić, daję 6 na 10, bo mięso ichniejsze, ale z mikrofali to trochę niżej, myślę, że w godzinach szczytu spokojnie ósemeczka by tam się zdała. Jak będziecie kiedyś, to nie bierzcie tego czosnkowego, bo mdły, a najlepiej może bez sosu, tylko poprosić właśnie o sosy w dozownikach i samemu sobie tam wedle uznania polewać. Pozdrawiam moich patronów Rafała Tabakę, Dawida Kowalczyka, Regusia, Tomasza Starca. Zapraszam na moje social media, Instagram Kepsy Kamigadze, Facebook.com Kepson Poland. Pozdrawiam, cześć.